Słuchajcie, nie będę, nie będę prosił dzisiaj, znaczy będę prosił, ale nie będę nikogo wyczytywał z sali, ale jeżeli ktoś chciałby za chwilę pomóc mi przeczytać tekst źródłowy, to zapraszam tutaj na krzesło i pomoże mi. Ja zacznę od, trochę jak w kanie galilejskiej, od słabszego słowa, bo mojego. Ale przejdziemy później na Boże Słowo, czyli na lepsze, bo wiemy przecież o tym będę mówił, o porządku. Jeżeli idziemy z Bogiem, mamy tak jak Bóg, od wzrastania coraz lepiej. Jeżeli tak się nie dzieje, to jest coś nie tak. Słuchajcie, taką historię, którą wymyśliłem, aczkolwiek nie jest ona aż tak bardzo wymyślona. Myślę, że taka historia się mogła wydarzyć. Ja ją wymyśliłem wczoraj. Yy, ta cała historia dzieje się jeszcze wtedy, kiedy Jezus Chrystus chodzi po ziemi. Spotykają się w, w tawernie, w takim lokalu, kupcy, marynarze. Kiedyś nie było internetu, i tacy ludzie, którzy podróżowali, przekazywali sobie wiadomości. Ludzie rozmawiali ze sobą twarzą w twarz. To były takie fajne czasy. Siedzą sobie w takiej tawernie, jeden z kupców mówi: słuchajcie do innych. Byłem w Judei i tam ci ludzie mają ciekawego nauczyciela, takiego trochę nauczyciel, trochę chyba lekarz, bo on i leczy, i uczy i w ogóle taka była sytuacja, że zachorował jego przyjaciel i on tam szedł do tego przyjaciela, tylko że zatrzymywał się po drodze, nie spieszył się, ktoś mu przerywa, no to przyjaciel czy nie przyjaciel? Szedł go leczyć czy nie? No... Ten mówi, no, szedł, no ale nie zdążył, umarł ten przyjaciel. No więc tam ten znowu, no to, to był jego przyjacielem czy nie? Wtrąca się trzecia osoba. Słuchajcie, ja tam byłem dłużej, ten człowiek o kim mówisz. Tam Żydzi go mają nawet za syna Bożego, czy nawet za Boga, i on przecież może sprawić, że znowu żyje. No więc ten niedowiarek mówi, no tak, no, no to, to po co tam idzie? Skoro jest Bogiem, to mógł go uzdrowić. Przecież z daleka. Wiecie, taka sytuacja mogła mieć miejsce. Przenieśmy się 50 lat wstecz, 40-50, kiedy ja chodziłem na lekcję religii. Bo, wiecie, tą opowieść, którą zaraz ktoś przeczyta, lub ja, jak nikt nie przyjdzie, zdarzyła się. I na lekcji religii też mi to przekazywała katechetka. Bo jest to historia, którą znamy o człowieku, który umarł i którego Jezus Chrystus wskrzesił. Takie, wiecie, nawiązanie do tego było, że to był przyjaciel Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus, jak zaraz przeczytamy, się nie śpieszył. I jako dziecko sobie myślę, no tak, no przyjaciel się nie śpieszył. Ja byłem bardzo chorowitym dzieckiem, ciągle jakieś szpitale, lekarze, tragedia. I zawsze pamiętam, co robili rodzice. Wpadali wręcz w jakiś popłoch. U mnie lekarz, gdzie to były ciężkie czasy, to nie było tak jak teraz, choć teraz też jest ciężko z lekarzem, ale ciężko było. O szpital, miejsce w szpitalu, ale to była reakcja natychmiastowa. Chory, ci, którzy go kochają, reagują. A Jezus nie zareagował. Się nie śpieszył. Ja się nad tym zastanawiałem, i wiecie co? Nie powiedziano mi wtedy, że mogę znaleźć odpowiedź, dlaczego tak się wydarzyło. Bo tą odpowiedź znalazłbym w Biblii. Jeżeli by wtedy katechetka, która mnie uczyła, powiedziała, Mariusz, odpowiedź znajdziesz w Biblii. Ja ci mogę to wytłumaczyć, ale możesz sobie to znaleźć. Dzisiaj Gabryś z tego, co mówił, mówił bardzo ważną rzecz, dla mnie bardzo ważną. O składaniu darów. Kiedy Bóg w pewnym momencie mówi do Izraelitów, nie chcę waszych ofiar. Ludzie, nie chcę, no ale, Boże, przecież chcesz. Nie. Jeżeli to są od Was ofiary, nie płynące z serca, to ja ich nie chcę. Wiecie, taki mały przykład, mały, pokażę na sobie. Przychodzę ładnie ubrany do kościoła. Staram się. Kto mnie zna, wie, że ja nie zawsze tak się ubieram. Kiedy się nowo narodziłem, takie zachłyśnięcie kościołem, jakaś taka, wiecie, nienawiść wręcz do kościoła rzymskokatolickiego. Wielki żal, że mnie oszukiwał przez tyle lat. I tam w kościele rzymskokatolickim zawsze na tą mszę człowiek się ładnie ubierał. Więc już w protestanckim można było iść w dżinsach, w spodenkach, w koszulce, no bo przecież to nie jest ważne dla Boga. Ale wiecie, w pewnym czasie, w procesie, zrozumiałem, że jeżeli przychodzę tutaj w niedzielę uwielbić Boga z moją rodziną, najbliższą rodziną, to chcę oddać całego siebie: duchem, ciałem, sercem. Chcę oddać cześć oczywiście Bogu, bo to przede wszystkim, ale też współrodzinie. Szanuję Was i chcę to, co mogę dać najlepsze dla Was. Dlatego staram się być tutaj elegancki. Nie dlatego, że tak trzeba, to przyszło samo. Bóg nie mówił o ofiarach, które mieli składać, tylko o ofiarach, które składali, bo było trzeba. Czy mogę kogoś prosić, jeżeli ktoś chce przeczytać? Super, super. To bardzo bym prosił. To jest wskrzeszenie Łazarza, Ewangelia Jana, 11 rozdział. Cały 11. pięćdziesiąt Cały. 57. Nie, do, do A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi. I jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Usłyszawszy to, Jezus rzekł: — Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował martę i jej siostry i łazarza, a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przybywał. Potem rzekł do uczniów swoich: — Pójdźmy znów do ziemi ludzkiej. Rzekli do Niego uczniowie – Mistrzu, dopiero co chcieli Cię Żydzi ukaminować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus – Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich – Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do Niego – Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie, ale Jezus mówił o Jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł i raduje się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do Niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów. Pójdźmy i my, abyśmy razem z Nim pomarli. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od czterech dni w grobie, a Betania była blisko Jerozolimy, około piętnastu stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie. Ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa, panie, gdybyś tu był, nie, nie byłby umarł mój brat. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: martwych stanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że z martwych przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł rzek Jezus: ja mnie z martwych stanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umar, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczę mu: tak, Panie. Ja uwierzyłam, że ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją i rzekła jej w tajemnicy, nauczyciel tu jest i woła cię. A ta, skoro, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Jezus wtedy widzą, że płaczą, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I rzekł: Gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: Patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł. Jezus znów roz, rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: „Czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?” Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósł oczy w górę, rzekł: „Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał”. A ja widziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. A gdy to rzek, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Dziękuję. Tekst, który no, wszyscy dobrze znają. No, no, nie da się ukryć. Każdy, kto czytał Biblię, zna. Jest to, tak jak mówię, od najmniejszych, najmłodszych naszych lat, nawet na religii, w kościele, w różnych kościołach nauczany o tym, że. Jezus wskrzesza, prawda? Że może wskrzeszać. Wiecie, to jeszcze jest taki jeden bardzo ważny szczegół. Kiedy, kiedy Jezus mówi, gdzie idzie, wtedy Tomasz, zwany bliźniakiem, rzekł do współczniów: pójdźmy my, abyśmy razem z nimi pomarli. To jest też fajna wskazówka, że jest człowiek, który gdy coś się dzieje, nie ukrywa swoich emocji, nie ukrywa tego, czego nie wie, nie ukrywa pytań. Słuchajcie, to jest dla mnie wskazówka, która mnie prowadzi od paru lat. Jeżeli czegoś nie wiem, zapomniałem, zawsze pytam. Szukam w Biblii, mam nauczycieli, pytam. Nie wstydzę się zapytać. I też nie wstydźcie się. Wrócę do słowa. Skąd dzisiaj wiem? Czytając ten tekst, że tak ma tam być. Że Jezus miał czekać, że nie musiał z odległości wskrzeszać łazarza, że nie musiał do niego biec, chociaż go bardzo kochał. Skąd ja to wiem? Wiem to z Biblii. W tym tygodniu jedna znajoma osoba przesłała mi kazanie z księgi liczb, więc prosiła, żebym go wysłuchał, bo bardzo fajne kazanie. Więc zanim słucham jakiegoś kazania, sobie chcę przeczytać z czego jest zgłoszony, że sobie przypomnieć. Księga liczb jest taką księgą, do której się za często nie wraca. Jeżeli miałbym przekazać na szkółce niedzielnej lub, nie wiem, bezdomnym, niewierzącym i zacząć od księgi liczb, plus nasza to jest czwarta, mojżeszowa, myślę, że bardziej bym zniechęcił, nich zachęcił. Tam jest dużo liczb. Dwanaście plemion. Jakie mają składać ofiary? Jak ma to wyglądać? Bóg... Pokazuje Izraelitom, jak mają składać mu ofiary, jak mają żyć tak naprawdę. Ciężka księga, ale co ona mi dzisiaj pokazuje przy tym kawałku z Nowego Testamentu? Porządek, Boży porządek. Jeżeli w Słowie Bożym Bóg coś mówi, to jest bardzo ważne. Bóg, nasz Bóg jest Bogiem, Porządku. Czym jest porządek? To ustalona kolejność, to harmonogram, to układ, zorganizowanie. Bóg, nasz Bóg jest Bogiem porządku, nie chaosu. I warto o tym wiedzieć. I słuchajcie, kiedy pierwszy raz coś czytamy w Biblii, albo setny raz, i tego nie rozumiemy, bo ja przyznam się, nie wszystko rozumiem. Przeczytałem Biblię parokrotnie. Nie wszystko rozumiem. Ale to nie znaczy, że tam jest coś źle. Muszę zaufać Bogu. To nie znalazło się przypadkiem. To jest wszystko z porządkiem. Jeżeli czegoś nie rozumiem, co mogę zrobić? Mogę poszukać to w Biblii. Przede wszystkim pomodlić się, bo mam je prowadzić kto? Autor, Duch Święty. Iść na takie zgromadzenie, na kim jesteśmy dzisiaj, żeby porozmawiać z Wami, którzy tak samo czytają Biblię, modlą się, gdzieś gdzie jest nauczyciel, który jest z wyboru Bożego nauczycielem, i wtedy możemy to zrozumieć. Taki porządkowy jest rozwój człowieka, czyli rozwój też kościoła. Słuchajcie, przez 11 ostatnich lat usługiwałem w różnych kościołach. I powiem Wam, nie wiem, czy Kościół to jest dobra nazwa, dla miejsc, w których byłem, w których starałem się usługiwać, pomagać, jakoś usłużyć ludziom. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że tam jest wszystko w idealnym, słuchajcie, harmonogramie porządku. Wręcz były rozpiski, kto, co i jak ma robić. Od służby z dziećmi. Słuchajcie. Takich pomysłów, jakie ja tam widziałem, to powiem Wam, akurat to jest służba, którą się zajmuje, praktycznie od samego swojego nowonarodzenia, więc troszeczkę się znam. Tam, co ludzie wymyślali, to po prostu nie miało prawa mieć w ogóle udać się, ale był porządek, rozpiski, nauczyciele, którzy nie byli nauczycielami i tak dalej. Kto ma piec ciasto dzisiaj, za tydzień? Nieważne, że siostra nie umie piec. Jest wpisana w grafiku ma służyć. Kto ma mieć kubki. Wiecie, jak się to często kończyło. Tego, co miał być kubki nie było, to starsi zboru, i wiekiem, i szli i myli po prostu te naczynia. Bo jak nie było kogoś na rozpisce, nikt nie czuł się za to odpowiedzialny. Słuchajcie, to nie jest porządek. To jest wymuszenie. My też możemy zrobić: Ty dzisiaj sprzątasz, za tydzień sprzątasz ty, a za dwa tygodnie ty, ty będziesz robił kawę. Słuchajcie, to nie jest plan lekcji, to nie jest plan działania. My chcemy jako Kościół wzrastać w Bożym planie. I uwierzcie mi, jeżeli zachowamy to jest dzisiaj przypomnienie trzy zasady, takie podstawowe czyli Słowo Boże to jest Słowo od Boga. Modlitwa, poprzez którą prowadzi nas Duch Święty, sam Bóg, oraz o czym wyczytamy w Słowie Bożym, usłyszymy od Boga, spotkanie wspólnoty, kościoła, nas. Nie ma jednoosobowych kościołów. Jeżeli ktoś tak uważa, proszę mi wskazać w Biblii, gdzie jest kościół. Czasami ludzie przychodzą, spotkałem się, że rządzą tak zwanymi kościołami. Pseudoprorocy. Najczęściej są to, no ja przynajmniej u mnie było, najczęściej kobiety. I one albo coś wyśnią, albo Bóg do nich powiedział. Tylko wiecie co? To nie zgadza się z tym, co było napisane w Biblii. Czyli Duch Święty mówi, zaprzeczając sobie, no nie za bardzo. Nie za bardzo. Słuchajcie, trzeba bardzo na to uważać. Komu oddajemy władzę, komu oddajemy harmonogram porządku, będąc kościołem? A często się tak zdarza, że oddajemy komuś, kto jest nie do tego powołany nawet, a wręcz przeciwnie. I znowu, żeby tego uniknąć, przypomnienie: czytamy Słowo Boże, modlimy się, spędzamy czas razem. Szukamy nauczycieli. Którzy są nam dani przez Boga. Wiecie, najczęstsza modlitwa w zborach, najczęstsza, w którą ja się spotkałem. Ktoś wychodzi na środek i mówi słuchajcie, mam zrobić to i to, mam zmienić pracę, mam gdzieś wyjechać. Słuchajcie, nie wiem, nie wiem, co Bóg na to. Pomódlmy się o Bożą w mole moim życiu. Słuchajcie, nie ma Bożej woli w każdego z naszym życiu, która nie jest napisana w Słowie Bożym. Jeżeli jest Boża wola, ona jest jedna i ktoś nie będzie miał czegoś innego. Słuchajcie, tak się mówi, czy mam zmienić pracę. Jeżeli będziemy korzystali ze Słowa Bożego, ono mówi, ja się z tym zgadzam, daje nam mądrość. Mamy dwa rodzaje mądrości, też jest napisane w Biblii. Z góry, od Boga, lub wręcz demoniczną z dołu. Dwa rodzaje, którą chcemy ciągnąć. Od Boga, oczywiście. I słuchajcie, wola Boża każdego z Was, czy iść na studia, czy gdzieś wyjechać, jest naprawdę napisana w Słowie Bożym. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, nie wiemy, zostaje zapytać autora. Zamykamy Biblię, modlimy się, pytamy autora Ducha Świętego. Jeżeli trzeba pomocy, proszę. Spotykamy się w niedzielę, w czwartek, w inne dni mamy nauczycieli, mamy współbraci. A chyba każdy wie, widzi brata po owocach poznaje jak ten brat, jak siostra idzie, czy warto. Mamy dużo mądrych sióstr. W zborach, byłem w zborach, gdzie kobiety nawet się nie odzywają, tylko kubki myją i jedzenie robią, no. Słuchajcie, niewolnictwo znowu. No, faceci siedzą, to nie jest śmieszne. Siedzą, a kobiety mają wszystko robić. Kobiety, które notabene więcej czytają od tych facetów, tylko z pokorą po prostu usługują, nie kłócą się. Jesteśmy w kościele, w którym dzisiaj Gabryś dobrze głosił. Ten, który wzrasta właśnie w kościele i nie głosi. Z jakichś materiałów, ze swoich przeżyć, tylko ze Słowa Bożego i z życia, które przeżył z Bogiem. Nie dodaje, nie ujmuje. I my tak samo róbmy. Nie dodajmy, nie ujmujmy, tak jak Biblia mówi. Idźmy w zgodzie ze Słowem Bożym. To jest naprawdę bardzo proste. Ja wiem, że nie zawsze się udaje. Fajnie Tomasz powiedział parę tygodni temu o młodych w kościele. To młodych, nowonarodzonych, że. Oni jeszcze wszystkiego nie wiedzą, ale mogą patrzeć już na seniorów. Młodym w kościele, nowonarodzonym nie są ci nasi młodzi ludzie wszyscy. To są ludzie, którzy się niedawno narodzili. To może być stulatek, który się niedawno narodził. Pamiętajmy o tym. To, że ktoś ma siwy włos, nie znaczy, że on już jest jakiś mądrzejszy w Bogu, że on zna porządek Boży. To jest też porządek Boże, o czym mówi Biblia. Nie polegajmy na młodych, nie powierzajmy im zadań. Młody, słuchajcie, jak się nowo narodzi, jest bardzo chętny. Bardzo. Ale to nie chodzi, żeby on usługiwał. On ma być uczniem. Ja Wam powiem, ja dzisiaj jestem uczniem. Po pierwsze, priorytetem, które mnie nauczyła Biblia. Może jestem w pierwszej klasie. Czemu nie? Po pierwsze, mam czcić i oddawać chwałę Bogu. Po drugie, mam uczyć się słuchać Boga. Dopiero później mogę usługiwać. Najpierw oddać chwałę Bogu cześć i chwałę. Słuchać, być uczniem, siedzieć w ławce, tego się uczyć, bo to jest bardzo ważne. Nie będziemy się uczyli, nie będziemy wiedzieli. Nawet sobie nie zdajecie, ile jest kościołów, gdzie są samozwańczy pastorzy. Po prostu po krótkim czasie, kiedy już ma władzę, no bo tak to wygląda, ogłasza się pastorem. Na początku mówi, nie, słuchaj, bracie, to skromność, żadnych pastorów, Biblia nie mówi o pastorach, ja, ja tylko usługuję w tym kościele. Znam osobiście takich ludzi. Nie minął krótki czas, rok nie minął. Będzie pastorem, bo on ma powołanie. On jest nauczycielem. Ja mówię, jakaś szkoła może, może jakiegoś nauczyciela masz, który cię poleci. Nie, Bóg. Do tego stopnia, że sami sobie śluby udzielają, wiecie. Sami sobie śluby udzielają. Mówią, bo ja przed Bogiem, ja mogę. Ja jestem od Boga. To są brednie i bzdury, słuchajcie. Ci ludzie mają większy kłopot niż myślą. Nie dajmy się temu. Po to mamy szkołę, Przede wszystkim nauczycieli, przede wszystkim Boga. Bóg. Ale Bóg daje narzędzia. Jeszcze raz wrócę do czwartej mojej rzeszowej księgi liczb. Jest ciężka. Naprawdę. Można zasnąć czytając. Można, przyznaję się. Ale pokazuje jedno. Bóg jest Bogiem porządku. Bo cały czas o tym, co tam mówi, co mam robić izraelici też mówi jak mamy to robić sercem nie z musu nie z listy my nie jesteśmy robotnikami bóg nie stworzył nas do pracy niewolniczej bóg stworzył nas do współdziałania z nami bóg nas kocha jesteśmy dla niego ważni dał nam wolną wolę i bóg cały czas Chce z nami współpracować, nie pracować nami, współpracować. Jak to robić? Czytać Biblię, modlić się, spotykać się. Proszę na koniec takie trzy, trzy wersety. Galacjan 6, 2. Jest. Jedni drugich brzemiona noście, w ten sposób wypełniajcie prawo Chrystusa. Jest napisane? Wypełniajcie prawo Chrystusa, tak? Tak, jest napisane. Co znaczy brzemiona noście? To takie słowo, może już dzisiaj zaczyna być niepopularne, brzemiona noście. To znaczy, jedni drugim po prostu pomagajcie, pomagajcie, to... Nie mogę czytać, mam rozwalone okulary, jakieś takie byle jakie, bo jeszcze swoich nie odebrałem. Przychodzi Gabryś. Nie muszę mówić, Gabryś, chodź, pomagaj. Gabryś wziął, brzemiono tego, że ja nie mogę dzisiaj przeczytać. Jest mi ciężko. Jedni drugim, usługujcie. Jak usługujcie? Przeczytajcie Ewangelię. Przeczytajcie dzieje apostolskie. Zobaczcie, jak ludzie. Którzy mogliby w świecie mówić jesteśmy ważni. Jezus Chrystus mógłby powiedzieć: Ja jestem najważniejszy, bo jestem Królem. A jednak Filipian czytamy uniszcie się, tak jak Jezus Chrystus. Usługujcie. Drugi Psalm 89, 16. Jak szczęśliwy jest lud, który wie, co to okrzyk radości, panie, będzie on chodził w świetle twego oblicza. Słuchajcie, to jest przecież do nas. Wiecie, taki owoc, po którym najczęściej można poznać prawdziwego chrześcijanina, takiego nowonarodzonego. Słuchajcie, radość, bijąca radość jak widzę człowieka, który wie wszystko, ale wygląda jak chory koń. I on jest mądry, i on jest nowonarodzony, i on w ogóle. To coś jest nie tak. Radość. Nie mówię o głupim śmiechu, ale o radości. Jezus Chrystus wyzwala. Słuchajcie, przechodzą ludzie przez naprawdę ciężkie chwile. I w tym kościele też. Bo są, są tu dzisiaj ludzie, którzy bardzo ciężkie chwile przechodzą lub przechodzili, ale oni mają w sobie ten spokój, tą radość, to co daje Jezus Chrystus, który nas uwalnia, bo o tym mówi Słowo, uwalnia nas. Komu to oddajemy? Zanim oddamy bliźnim jedni, drugi brzemiona, komu to oddajemy? Jezusowi Chrystusowi. Jezusowi Chrystusowi oddajemy wszystko. Trzeci Ewangelia Mateusza 6 33. Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dane. Czego mamy szukać najpierw? Bożego królestwa. To nie jest coś, co nadchodzi, będzie, to już jest. Bóg był, jest i będzie. Bóg to nie jest nadejście, to Królestwo jest. I my dzisiaj szukajmy, abyśmy byli już częścią. My dzisiaj jesteśmy tymi, których szuka Nasa alienami, kosmitami obcymi. To my jesteśmy w tym świecie obcymi, bo my już jesteśmy w Królestwie Bożym. My Go szukamy. I szukajcie Go nie w niedzielę, przecież o tym wiecie. Szukajcie Go codziennie. Wiecie, kiedyś kroczyłem Doliną Cienia, Dolinką, niech będzie, że Dolinką. Nie było aż takiej wielkiej tragedii. Ale wiecie co? Cały czas, każdego ciężkiego dnia czytałem Boże Słowo. Modliłem się, choć ciężko było, i szukałem kontaktu. A nawet powiem szczerze, Bóg przysyłał mi ludzi na mojej drodze, którzy byli dla mnie wsparciem. Nawet nie ja szukałem. To wszystko, brzydko mówiąc, działo się z automatu, bo to był Boży plan. I kiedy już wyszedłem z tej doliny cienia, dolinki, zobaczyłem, że to wcale nie była właśnie dolina. To była mała dolinka, ale bez Boga. Bym nie przeszedł nawet tak małej dolinki. A o ileż ludzie czasami, skoro tak mówi Słowo Boże, wpadają naprawdę w dolinę cienia. Wiecie, ja sobie wtedy pomyślałem: Ja się odwrócę i wejdę w tą dolinkę, żeby wyciągać innych, żeby im pomóc, żeby im poświadczyć, to wcale nie jest koniec świata, bo to jest tylko jedna, jedna mała dolina, cienia. Zaraz wyjdziemy, jest blask Bożej chwały. Więc przede wszystkim chciałbym was z tym zostawić: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dane. Chcę Was to zostawić z tym wersetem na cały następny tydzień, być może na dłużej. To nie jest nic, co widzicie pierwszy raz, o czym słyszycie. To jest coś, co sobie przypominamy. Dzisiaj ja Wam przypomnę, za tydzień ktoś inny przypomni. Mi lub komuś innemu. Po to jesteśmy Kościołem, po to ma nas prowadzić Ten, który założył Jezus Chrystus, Duch Święty, pocieszyciel. Po to mamy Biblię, abyśmy byli właśnie częścią Królestwa Bożego, aby wszelkie trudności, wszelkie doliny cienia w naszym życiu nie były ważne, bo mamy Kogoś, kto potrafi sobie z tym dać radę Boga. Boga, który miał plan, jeden jedyny, tam nie ma planów A, B, C, D, jeden jedyny plan. Bóg, który jest Bogiem porządku. W naszym życiu nie ma być chaosu, tylko porządek. Na czwartkowej grupie, fajnie Tomasz mówił: Są pewne rzeczy, jak czytamy Biblię, wiemy, że pewnych rzeczy nie dotykamy. Jesteśmy o tyle mądrzejsi. A jeżeli już Zaczynamy czuć, że zaczynamy dotykać, zbliżać się do granicy. Mamy kościół. A jeżeli już przekroczymy granicę, bo niestety tak czasami bywa, mamy Boga, który nas może uwolnić, który może nas uwolnić z Doliny Cienia. Pamiętajcie: szukajmy wszyscy, wszyscy szukajmy Królestwa Bożego przede wszystkim, a reszta. Będzie nam dana. Dziękuję bardzo. Zapraszam grupę, będzie jeszcze, tak? Nie będzie. No to nic, to będzie krótka modlitwa. Proszę opuśćcie głowy. Panie Boże, dziękuję Ci za tą niedzielę. Dziękuję Ci, Panie, za każde serce, które tutaj jest, każde serce, które nas słucha. Dziękuję Ci za to słowo, które przygotował Gabryś. Dziękuję Ci, Panie, za to słowo, które. Mi pokazałeś. Proszę, panie, abyśmy wynieśli to, co miałeś dla nas przygotowane. My nie jesteśmy, panie, stworzeni jak od linijki, bo dla ciebie każdy z nas jest indywidualny. Każdy z nas, panie, jest znany tak samo. Ty znasz wszystkie włosy na naszej głowie. Tym bardziej znasz nasze serca. Ojcze, pobogosław nas. Pobłogosław, panie, ten tydzień, który nadchodzi. Pobłogosław, panie, te ciężkie chwile, bo. Są tu tacy, którzy przeżywają bardzo ciężkie chwile, i tylko Twoja obecność może ich tak naprawdę uwolnić, dać nadzieję, panie. Pobłogosław, panie, każdego od dziecka po starca. Pobłogosław, panie, daj nam kolejny tydzień, i abyśmy się za tydzień w tym samym miejscu razem spotkali. Abyśmy znowu stanęli, panie, przed tobą i razem, jako Twój kościół, panie, jako Twój twór. Uwielbili Ciebie, uwielbili pieśniami, słowami, sercem, Panie, abyśmy mogli uwielbiać zawsze tego, który nam daje Królestwo i wszystko, co jest tak naprawdę nam potrzebne. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję.